Siemaneczko, z tej strony Śmiecho, lecimy dzisiaj z unboxingiem dwóch paczuszek. Pierwsza paczuszka ze sklepu Piro Andrzej. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie wbić do Andrzeja na jakieś zakupy. Tam też bardzo fajny asortyment. Udało mi się wyrwać cztery kosteczki od Triplexa setki, które już niestety nie były dostępne w sklepie odpalaj.pl. Także skorzystałem z okazji i po prostu zakupiłem naprawdę w dobrych cenach. Dwie plus dwie, dwie kosteczki dla mnie i dwie kosteczki dla Pyrosa, bo po prostu mieszkamy blisko siebie i mu podrzucę przy okazji. A że cena była naprawdę atrakcyjna, no to skorzystaliśmy, tak? Ceny Piro niestety idą lekko w górę, czego chyba nie da się już ukryć. Także trzeba się zbroić, póki jeszcze nie są te ceny tak mocno napompowane, bo pewnie w listopadzie będzie jeszcze gorzej. No i co my tutaj mamy? Kosteczki fajnie zabezpieczone w taką folię. Jest to karton zbiorczy. Nie wiem, czy... No, będę musiał to rozciąć, żeby Wam pokazać, jak mniej więcej one wyglądają. Są to już dosyć znajome kostki. Wiem, że są już testy na YouTubie. My ich osobiście nie testowaliśmy, ale kostki naprawdę bardzo, bardzo dobre. Street Life kosteczka z takim finałem salutowym, dosyć dynamiczna, dosyć szybka, jak na kaliber 20 mm. Myślę, że to fajna propozycja dla każdego piroświra, bo jednak te kosteczki 20 mm powinny moim zdaniem strzelać dynamicznie, powinien ten efekt na niebie być fajny, szybki dosyć, to jest jednak setka, więc troszeczkę postrzela. Fajny taki finał z delikatnym salutem, mi się one bardzo, bardzo podobają. No i zakupiłem sobie dwie takie sztuki i dwie sztuki są dla Pyrosa. Testu tych kostek raczej nie będzie, bo ta partia jest już naprawdę na wyczerpaniu. W odpalaj tej partii już chyba raczej nie będzie, z tego co mi wiadomo. Także nie ma sensu nagrywać testu tych kostek. Dwie kostki kupione po prostu pod staw sylwestrowy, jedna gdzieś na luźno, jedna może w Sylwestra. No i co? Kosteczki zakupione za delikatnie ponad 100, paręnaście złotych, 100 ponad złotych, także wydaje mi się, że to jest naprawdę jeszcze dobra cena na ten moment. Skorzystaliśmy z okazji i sobie takie dwie kosteczki sprezentowaliśmy. Nie będę Wam już chyba tego wszystkiego wyciągał, no bo tutaj jednak jest to samo, tak? Tutaj widzicie z dołu jeszcze kolejne dwie, także wstawimy te kostki po prostu tak i polecimy z drugą paczuszką. Druga paczuszka ze sklepu Odpalaj. Tutaj mamy typowo towar na testy. Wytnę tylko etykietę wysyłkową i już Wam pokażę, co tam się znajduje. Karton do przodu. Podstawiamy kolejną paczuszkę. No i lecimy z drugim unboxingiem. Przy okazji paczki z Odpalaj oczywiście ponownie Was zaproszę na sklep, tam macie do dyspozycji mój kod rabatowy śmiechol.yt, który daje Wam 15% rabatu na towar nieprzeceniony, co ważne, i działa on chyba od około 80 zł wartości zamówienia. Przypominam Wam też o promocji, która nadal obowiązuje do początku listopada, także możecie brać w niej udział. I no i co? No i Was po prostu do tego zachęcam. Jeżeli chodzi też o wsparcie na YouTubie, każdego chętnego zachęcam, to zawsze jakaś mała cegiełka do rozwoju tego kanału. Ten kanał w tym roku rozwija się dosyć dynamicznie, dosyć dobrze. Tutaj ruszyłem statyw, także go poprawię. Dosyć dużo tych testów już się udało nagrać, kilka rzeczy jeszcze wpadnie z towaru, który tam mieliśmy od Triplexa. Oj, tutaj muszę chrupeczki powyciągać. Z towaru od Triplexa. Kosteczka bardzo fajnie zabezpieczona. Jak zwykle zresztą w Odpalaj nigdy naprawdę na to pakowanie nie mogłem narzekać. Jest fosa i to też nie tylko do mnie. Te paczki tak w takim stanie przyjeżdżają, tylko naprawdę do wielu, wielu osób są solidnie zabezpieczone. Co na pewno bardzo cieszy, bo po prostu nie chcemy, żeby te kostki też były uszkodzone, tak? Wtedy też ma sklep pewnie mniej zwrotów. No i zdecydowanie lepiej to wygląda, bo też osoby, które kupują często Piro w trakcie sezonu,
to też poza sezonem później wracają i korzystają z tych zamówień, nie? Także tak, na początek dostałem 4 zapalniki, spłonki pod system. Poprosiłem chłopaków o kilka sztuk, także dorzucili mi 4 sztuki, na pewno się przydadzą, bo dosyć dużo tego wykorzystałem na poligonie w pile. No i sama kosteczka Gladiator, kod produktu SFCM17100B. No i co ciekawe, jest to kod produktu wzoru od Iskry, kod produktu Zombuma CB201, tak? Kostka prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, kolor boom, fajna etykieta, też jest to kostka modułowa, czyli tak samo jak w Iskrze, jest to kostka modułowa z lądem podstawowym, jak widzę, i z lądem rezerwowym. Jest informacja, którą stroną do widowni, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma strzałów kątowych, także trochę to jest dla mnie dziwne, bo to kosteczka w jednak prostym układzie, nie ma tutaj żadnych kątów, ale no jest informacja, którą stroną do widowni. Prezentuje się naprawdę dosyć spoko grafika. Doszły mnie słuchy, że nie ma w tej wersji Titanium Salut, o dziwo. Ale nie chcę teraz tutaj psioczyć wam, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest, sprawdzimy. Wyjściowo około chyba ponad 300, także dosyć też niemało, także sprawdzimy. Dzięki chłopacy za towar na testy, bardzo fajna kosteczka, mega, mega się cieszę. Także przy najbliższej okazji odpalamy i wrzucamy teścik na świeżo, bo jest to dosyć pilna sprawa. Także sprawdzimy, zobaczymy i na pewno damy wam znać. No i co, to by było na tyle, tylko te 4 kostki 20 mm, tylko ta kostka od odpala i połączyłem sobie te 2 paczuchy. Także jeszcze raz was zapraszam na sklep, pamiętajcie o komentarzach do zamówień. Śmiechol dorzuca wam gratisa za każdy taki komentarzyk jakiś miły. Mam tam jeszcze przygotowanych kilka rzeczy. Przygotowałem też fajne woreczki dla was, ale akcja się troszeczkę przesunęła w czasie, bo niestety chłopacy z odpala nie mają na razie czasu, żeby się spotkać, ale na pewno w listopadzie uda nam się coś ustalić i odwiedzić magazyn, zobaczyć, pokazać wam, jak mniej więcej to wygląda na miejscu, jak pakowane są wasze paki, bo też jesteście pewnie ciekawi, jak to wygląda, także na pewno zrobimy jakiś taki vlogasek może z wyjazdu, na pewno będzie info przed wyjazdem, z jakimś wyprzedzeniem. Ja też zabiorę od siebie kilka naprawdę fajnych gratisów, mam przygotowane kilka unikatowych paczek petard, których już raczej nie kupicie w żadnych sklepach, mam przygotowane specjalne woreczki na tą okazję, naprawdę będzie cacy. Ale muszę was poprosić jeszcze o troszeczkę cierpliwości, bo niestety nie da się tego tak szybko zgrać w czasie, ale na pewno to w tym roku się wydarzy, także pilnujcie, śledźcie social media, moje odpalaj, wbijajcie na nasze kanały YouTube, wbijajcie na Instagrama, a ja już uciekam. Dajcie znać jeszcze, co sądzicie o takiej paczuszce, czy chcecie teścik Gladiatora. Trzymajcie się i na razie.